Dokładnie tak zapamiętałem pierwszą część Harry'ego Pottera. To weź jeszcze raz. O, czemu? No bo jeszcze raz co? I tym wesołym akcentem witam was, wy mordy moje, Hunter Dry z tej strony. I witam was, słuchajcie, by podobno był update Wizardsów, to jest taka minigierka na Netflixie. Jak słyszeliście, oczywiście jest ze mną Mordy! Cześć! No to i... ja! Dla osób, które nie wiedzą, czym są Wizardsy. Słuchajcie, Wizardsy to jest taka gierka na Netflixie, gdzie mamy walkę na różdżki, po prostu. Tak w najszybszym skrócie. Jesteśmy, każdy sobie z nas jest jakimś magiem. Ja na przykład jestem biedakiem, chciałbym zostać magiem. A ja na przykład, ja jestem na przykład Gandalfem. O, Mardy jest Gandalfem, tak. I tu no, mamy normalnie PvP z innymi graczami, słuchajcie, i sobie po prostu zbieramy rzeczy, zbieramy sobie skrzyneczki, zbieramy sobie rzeczy z tych skrzynek, żeby mieć po prostu jak najwięcej wszystkich tutaj czarów. Dokładnie. No i w największym skrócie, no. Co więcej będę opowiadał. A teraz przechodzimy do walki. Się. Nie interesujcie. Właśnie, nie ma interesowania. Co to za zainteresowanie tutaj? No, oglądajcie, a nie się. Oglądajcie, a nie się interesujcie. Tylko byście się interesowali wszystkim. Ja nie wiem, z kim my tutaj w ogóle dyskutujemy. O, ty, Mendo! O! Ha! Boom! Kurde! O! Odbił mi! Co za paruwa! Odbił mi czara normalnie. Nie, stary, jak ja ci normalnie zrobię już Shall Not Pass, to się skończy. Dobrze! Wszystko. Wyleć! Wyleć co! Wyleć! Wyleć! O! Prawie go zabiję! O, stary, ja mam tutaj pojedynek kretynów bez kitu. Nikt nie może w siebie trafić. Pojedynek kretynów. Powiadasz? Dokładnie. Goddammit! Ja właśnie troszeczkę lepszych rzeczy nazbierałem. Dobra, kolejne skrzyneczki sprawdzam na szybko, bo tutaj są oczywiście czary i te czary. Oh shit, oh shit. O ty hamulcu, ty wypierdzielaj mnie. O nie! Jak tam ci idzie? Nie, no mówię ci, że pojedynek kretynów, nikt nie może wtrafić w siebie. O, to będę odbił. O, dodatkowa różdżka, super. No nareszcie, kurde, jego Maciek, no. Spectral Arrowa sobie rzucę. O, wow, mam nową różdżkę. O, dusza jakaś. I Spellwand kolejny, super. Znalazłem free fraga. Zostaw duszę, bo Voldemortem zostaniesz, tak się nie robi, stary. Ja chcę być. To jest, ale to tak, to jest... No właśnie. Tak nie było. Ale ja już zostałem Voldemortem i ja nic z tym nie mogę zrobić sobie. Słuchaj, tak nie było w książkach, tak nie było w filmie i co teraz? J.K. Rowling cię pozwie. J.K. Rowling in the deep chyba. I nazwie cię antysemitą. O nie, ja nie chcę być. Szukamy w takim razie, słuchajcie, kolejnych tutaj rzeczy. Kolejnych ogólnie... O, proszę bardzo, jakie super tutaj czary mam. Ale tu gdzieś gościu był. Where is that Voldemort? Czary Mary. Hunter zapierdala po browary. Ale ja proszę kulturę, bo ja chcę być kulturalnym youtuberem. Dobrze, przepraszam. No. To jak coś, to zwal na mnie, okej? Okay? Ja, o nie, przepraszam bardzo, ale ja żadnych tutaj taktyk pornograficznych tutaj, co mi proponujesz, ja nie będę tu nic zrobił, ty. To słyszeliście nie... go, zwal na mnie, to... no. Mardy, ja nie wiem, co ty ma... na mnie. Dobrze, to zgoń na mnie. To proszę zgodzić. O, można na lepiej. O, proszę bardzo, witam. Gdzie? Gdzie? Co? W dupę se strzel, bo... Bada bum, bada bam! Oddycha mnie! No, ja zabiję mnie! Dlaczego mnie strzeliłeś? Wystraszyłem się! Kurde, ja cię tylko ostrzegałem przed piorunem. Krzyczałem bada bum, bada bam, nie słyszałeś? No właśnie, trzeba nie, słyszałem bada bum, bada bam i czułem na sobie po prostu 20 uderzeń. Ja to mówię, nie, tak byś nie będzie. To był piorun. O, siemano. Się Edek. O, ty... Patrz. Za tobą jest, uważaj, uważaj! No. Bo wypuszczę wszystko, co mam. I już to chyba zrobiłeś, co? A mam trochę, nie, znaczy w sumie tak. Dobra, bijcie się, bo ja muszę to przekitrać się, przekimać. W ogóle najlepiej by było.
No kto by pomyślał, że czarodziej ma cooldowny? No ja tego nie rozumiem, naprawdę. Nie, to przecież to jest fikcja. Przecież jak normalnie Harry Potter rzucał tymi czarami, to czy on miał manę, czy on miał cooldowny? Pewnie, nie że miał. Nie. No pewnie, że nie. A tutaj to co? Czekasz, mana, cooldowny, you shall not pass i co? I trzeba czekać, tak? Ej, tam gościu do ciebie wszedł do środka, uważaj! Tak? Już nie, już wyszedł z drugiej strony. O, tam jest, dobrze! Bier go! O kurde. Czy ty go chyba go skasowałeś, co? Nie, gonię go. Ha! Unik! O, ale żeś wkręcił, panie, normalnie. Ha! Pięknie! O, rip! Zostało jeszcze ogólnie cztery. Tam jest na wzgórzu, po prawo od ciebie, na wzgórzu, jest za wzgórzem teraz. Po prawo, prawo, tam. O, dobrze go. Czekaj. Dawaj go samonaprowadzającą. Idy. Zamknął mnie hamidło. Cio, tam z tym samochodem. Wypieprzać mi stąd. Ja go idę teraz w takim razie z Harry Potterować. Dobra, jasne. Dobrze, zróbmy Harry. Nie, panie, to ty to musisz mu zrobić normalnie tego. You shall not pass. No co on za... On ci zrobił you shall not pass. Jakbyś miał wybierać. Wow, czym ty rzucasz? Wszystkim! Jakbyś miał wybierać. No. Jakbyś miał szansę. Jaki dom byś wybrał, o. Normalnie, że Slytherin. Albo Ravenclaw. A czy nie uważasz, że Ravenclaw i w ogóle Hufflepuff to takie w sumie... To są... Zabił go. Takie w sumie sidequesty? Tam nigdy się nic nie dzieje, zauważyłeś? No właśnie Hufflepuff to jest takie, że... No nic, no w Ravenclaw to jeszcze... Widziałeś jakiekolwiek osoby z Ravenclaw albo Hufflepuff, żeby się biły w ostatniej części Harry'ego Pottera? Ten. Kto Czemu mi się wydaje, że wszyscy siedzieli w środku i czytali sobie jakieś gazetki? W sumie nie wiem. Hello. Ten, jak się skitrał? Gdzie on jest? Co się stało? Gdzie on jest? O, do góry poleciał, znaczy do góry rzeki. Jest prawie pod tym mostem. Musisz polecieć do góry jeszcze raz, popłynąć. On jakiegoś teleporta zrobił. Tak, to był Flash, z tego co zauważyłem, tak mi się wydaje. To niezły Harry Potter z niego. Gdzie? Harry Potter takich rzeczy nie ma, co ty, stary? Ale też się teleporta potem nauczył Harry Potter. Ale to on tego miał, tego Huncfota, czy jak on się tam nazywa, Łapserdaka. Łapserdaka, tego Nicponia miał. Nicponia, wiesz którego, nie wiesz o co chodzi. Tego Nicponia łapał za Nicponia i teleport, nie? A to wiesz, nie wiem. A, stworka. Nie, no tego też, ten to dobre teleporty walił, nie? O ty chamie. No ja cię rzucam wszystkim co mam! Nie ma! O nie! Ty kuźwa ty! Dobra, muszę zjeść kotleta. Powodzenia, tutaj się nie da jeść. O! Pół serduszka! Jedno! Czy ty straciłeś czary, czy mi się wydawało? Czekaj, mogę się jeszcze ochronić przed nim? O, dobrze. Siedź tam pod wodą, oni się biją, siedź tam! Oni się biją! Dobra, akurat! Zwycięzca będzie miał możliwość i zaszczyt walki ze mną! Dobra, tamten zabity jest git. Uważaj, on się uleczył. Regeneruj się. Czekaj. Wychodzę, mu naprzeciw. Dobra, zrób mu you shall not pass na moście. Zrób mu you shall not pass. Ha! Czym ty w niego rzucasz? Co ty, łzami rzucasz, czy o co chodzi? To są takie zwalniające, takie trochę nawet. No, myślę, że to łezki jakieś. O, cooldowny i mana zostały zmniejszone. Uuu. Gdzie on jest? Zaraz ci powiem, czekaj, jestem twoim duchem stróżem. What the fuck, gdzie on jest? Czekaj, zaraz go znajdę. O, ty gdzieś jest kitrał, stary, zobacz do góry na tą wieżę, po prawej. Po prawej, widzisz? A tam. Gdzie się skitrał? Czekaj, burza! Oho. Prawie. Oho, trafiłeś, pali się. No chodź tu do mnie. Może fleszlij się tam do niego. A co ja będę do niego leciał? Kim on jest? Patrz. Okej, jest z drugiej strony. Czekaj, ja dobra, użyję flesza. Fleszlij się tam, bo on z drugiej strony sobie poszedł. Dobra, jest...
Okej, jak pójdziesz z tej strony, od lewej strony pójdziesz, to cię chyba nie zauważy, wiesz? Tylko musisz shiftować. Dobra, uważaj, jest tutaj. Tutaj zaraz za rogiem będzie. Nie widzę go. Dawaj go. Dziękuję, dziękuję. Hop. GG. GG. Ej, czemu nie mogę pisać? Teraz można, GG. GG. Człowieku. Ale masz fajną szatę. No. Diamentowa szata, ładna. Podoba mi się, bardzo ładna. No i ogólnie to jest taki, słuchajcie, króciutki odcinek. A jedno, bo to tam więcej osób teraz wątpię, żeby dołączyło ogólnie. Także no. O! Co to za eksplozja? Jesus! A nie wiem, co to było. Nie wiem. Znalazłem 47 paintball gunów. Taki dobry jestem. O, to nieźle. Także, mordeczki, serdeczne oczywiście arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie, tak samo w opisie macie kanał Mardeja. Do niego też nagrywaliśmy Wizardsy. U niego troszeczkę bardziej dynamiczne były niż u mnie, bo u niego kilka rund zagraliśmy. Także zobaczcie, jak to wyglądało. I oczywiście zapoznajcie się z jego kontentem, co on tam nagrywa sobie. A też nagrywamy dosyć sporo. Także to było na tyle. Żegnamy się z wami. Do następnego i trzymajcie się. Yo! Cześć!